tak, że te rzeczy, które się dzieją, no to raz bardzo ważny będzie ten pierwszy zjazd przedstawicieli, tak? Wśród, i też jakby, żeby on właśnie był przygotowany nie tak jak zebrania spółdzielni mieszkaniowych, które nie wiadomo kiedy są, nagle się pojawiają, głosowania o trzeciej nad ranem i tak dalej. Tylko żeby to było rzeczywiście zjazd, gdzie się ma poczucie, że się do niego przygotowało się, że jest jakaś dyskusja. I to jest też jak gdyby angażowanie spółdzielców w przygotowanie tego zjazdu, tak? Czyli na przykład naszym spółdzielcą jest pani dr Urszula Oliwa z Uniwersytetu w Olsztynie, która się specjalizuje właśnie w tych takich mediach wspólnotowych. My też jakby próbujemy przygotować taki kongres spółdzielczy jakby zewnętrzny, gdzie mówi się właśnie o spółdzielczości w mediach, o spółdzielczości w rolnictwie, o spółdzielczości jakby w bankowości. I jakby ona już jest też zaangażowana jakby w przygotowanie, tak? Prawdopodobnie będzie osobą też, która tą ścieżkę jakby przygotowuje i też jakby widział już ją tam. Plus jak członek, jak ktoś wypełnia deklarację, jest podejmowana uchwała o przyjęciu, dostaje informację o przyjęciu, teraz dostaje zaproszenie, zrobiliśmy z takiego wewnętrznego Facebooka, tak, który nie jest jeszcze jakby najbardziej aktywny, ale to już jest miejsce, gdzie przede wszystkim działa taka podstrona, która nazywa się Promenada i tam można zobaczyć ludzi z ich zdjęciami, jak chcieli, to odpowiedzieli na pytania, kim są, co ich pasjonuje, dlaczego przystąpili. Czyli już przestają być anonimowi i zaczynają się takie powiązania jakby między osobami, tak? Czyli to już jest tak, że to nie jest 500 osób, tak, które jest, tak, ale tak naprawdę nie ma ze sobą kontaktu, tylko ci, co chcą, my tam około 300 osób jest już tam zarejestrowanych, gdyby potem część z tych, co się zarejestrowała, wypełniła profile, a część z tych, co wypełniła profile, włożyła zdjęcie, ale gdyby tam ta interakcja gdyby już istnieje, tak? Też przy okazji tego się dowiedzieliśmy, że spółdzielcy też mają swoje biznesy, tak? I powstał pomysł, no to spółdzielcy spółdzielcom rabaty, tak? I jest już na stronie Radia Wnet też taki dokument PDF-owy, gdzie można sobie ściągnąć, zobaczyć jaka jest oferta, a jakie są rabaty dla spółdzielców, tak? Już spółdzielcy się kontaktuje, ja jestem spółdzielcą, chciałbym skorzystać jak gdyby i dostaję, tak? Czyli trochę to jest też taka idea, że jak gdyby medium to jest pewien rynek, tak? Jak gdyby, że to jest rynek interesów, tak? No i że tutaj to są jak gdyby właściciele czy uczestnicy jak gdyby tego rynku, którzy dzięki temu medium też się kontaktują i coś się dzieje. Drugi jest też element, że dzięki temu, że są spółdzielcy, no to jak gdyby nasi odbiorcy, nasi słuchacze, czytelnicy przestają być anonimowi. I my też przestajemy być anonimowi, też jak gdyby jest kontakt, tak? Czyli my też uzyskujemy informację zwrotną, na przykład był tam pewien moment, bo co jakiś czas się w porankę wnet pojawia Wojciech Cejrowski, tak? Wojciech Cejrowski potrafi sobie pofolgować, tak? W rozmowach z różnymi osobami, bo zawsze chce mieć rację, tak? Nawet w tematach, w których nie do końca się zna. No i było wyraźnie widać, że to zaczyna jak gdyby denerwować pewne osoby, więc zaczęły do nas spływać sygnały, które jak gdyby wzięliśmy jakby poważne, że jakby była rozmowa i to się trochę zmieniło. Też warto jak gdyby znaleźć na stronie Radia Wnet archiwalny poranek z lipca, jak kończyliśmy naszą trzytygodniową trasę po Polsce, bo jeździliśmy z radiem i przez 3 tygodnie były poranki z różnych miast w Polsce i koniec był w Sopocie. I tam w poranku właśnie był pojedynek Krzysztofa Skowańskiego z Wojciechem Cejrowskim, gdzie mieliśmy dźwięki z całego tego wyjazdu i panowie jakby prowadzili dysputę o Polsce i było ostro. I od tego czasu jeszcze się Wojciech Cejrowski u nas nie pojawił, ale już się dopytuje, także mam nadzieję, że w końcu będzie. Także jest jak gdyby ten kontakt jak gdyby zaczyna być. Też powstaje, bo jest pisany teraz statut spółdzielnia spożywców, tak? Czyli w ramach jeżdżenia po Polsce byliśmy na Poniedziu, w Pińczowie, pod Pińczowem we Wsinie Prawice i tam rozmawialiśmy z rolnikami o to, jakie są ceny produktów rolnych i tam się narodził pomysł, żeby ten
pokazać ten problem. Powstał pomysł, dobrze, zbudujmy tratwę, przypłyńmy do Warszawy i przywieźmy warzywa. I jak wróciliśmy, to w sierpniu oni się do nas odezwali. Okazało się, że tratwa jest budowana. Na początku września rzeczywiście przypłynęli do Warszawy. Całkiem to była medialna akcja, ale to było jednorazowe, a my równocześnie gdyby robiliśmy swoją najpierw akcję radiową Ratuj Rolnika i samego siebie, organizując dostawę warzyw z Ponidzia do Warszawy. I tu się zgłosiło około 1500 ludzi zainteresowanych tą akcją, ale też z różnych stron Polski, też rolników, którzy mają produkty, czyli też bardzo dużo informacji i wiedzy uzyskaliśmy przy okazji tego. I wtedy we wrześniu odbyła się pierwsza dostawa, a w zeszłą sobotę była już piąta. I to zmierza do powołania spółdzielni spożywców w tym sklepie, takim internetowym systemie, gdzie te zamówienia się składa, bo to jest tam tydzień w kolejce zamówienia, tydzień oni przygotowują dostawę, przyjeżdża dostawa. No to już jest dochodzi do 1000 klientów sklepu. No i kolejny ruch, no to jest właśnie zapraszamy do spółdzielni spożywców. I to też przy okazji, gdyby jest promocja ze strony medium, w ogóle jakby medium jako inicjator, czy też tworzymy taką relację, że jedno ze źródeł jakby przychodów tego systemu, no to będzie z tej działalności spółdzielni spożywców, tak? Gdzie my jakby promujemy ideę, nie sprzedajemy jakby spotów reklam i tak dalej w ciemno, tylko tworzymy pewien rodzaj relacji biznesowej, gdzie to jest jedna z naszych nóg bezpieczeństwa. I to nawet działa w ten sposób, że okej, przyjeżdża to dostawa, ale to jest tak, że przyjeżdżają tam rolnicy samochodem, to trzeba wyładować, tak, bo to jest tam 10 ton warzyw, tak. No to ja tam 5 dostaw, ja byłem na 3, tam gdzieś koło 2 w nocy albo 5 w nocy i to spółdzielcy przyjeżdżają, tak, w sensie jest tam wysłany mail, słuchajcie, potrzebujemy do pomocy rozładunek, a potem w ciągu dnia jest wydawanie tych produktów. Od dwóch dostaw mamy 3 dni kodów kreskowych w ogóle też tam do tych zamówień, ale spółdzielcy się zgłaszają, to ja mogę od tej godziny do tej godziny do tej godziny. I też była informacja zwrotna trochę od tej strony z mentalnością bardziej biznesową. Mówi, nie, tak nie może być, to jest wolontariat, to nie będzie działało, to jest nieprofesjonalne i tak dalej. Ja to zrobiłem raz, potem to już jak gdyby robi Paweł, który koordynuje to wszystko. No jak ja dostałem taki sygnał, to zacząłem sprawdzać. Mówię, tam Paweł, jak to jest, tak? To tak na siłę, czy to oni są zadowoleni? Tak, nie, oni są zadowoleni, tak oni chcą, tak? Tam się gdyby tworzy grupa kilkunastu osób, które jak gdyby zawsze są. Tam jest jedna pani, która zawsze się na zamówienia składa, że ma już tam konkretną rolę. I to bardzo chętnie, tak? Wiesz, jakbyśmy to wyłączyli, to pewnie było, czemu już nas nie chcecie, tak? Czyli bardziej ze świadomością, że to będzie ten pewnie podstawowa komórka tej tworzącej się spożywców, która się właśnie chce angażować, a już przegadujemy. No to mamy 20 minut na pytania z sali. To jeśli chodzi o niezależność, to jest duża różnica między tym, jak byliście w Łodzi w październiku, pojawiło się chyba w listopadzie to właśnie takie inicjatywy jak bilet radiowy i też wydajecie płytę. Tak. To jest też jakby w ramach rozszerzenia działalności i źródeł przychodów, ale też misyjnych, tak? Bo współwydaliśmy płytę Tatka, Niewygodna Prawda. To jest hip-hopowiec z Krakowa, który śpiewa o żołnierzach wyklętych, o powstaniu warszawskim. Czyli gdyby żołnierze wyklęci, to jest temat, który u nas w radiu się przewija gdyby od dawna. W pewnym momencie też poznaliśmy Tatka, a że mniej więcej w tym samym okresie pojawił się pomysł, żeby zrobić też wytwórnię muzyczną, to roboczej nazwa dzika wytwórnia, bo mówimy o dzikiej muzyce. A Tadek już tą płytę próbował wydać, nie wiem, teraz rok czy dłużej i ciągle się nie udawało. No i głównie chodziło o zebranie środków, bo to już materiał był prawie praktycznie cały gotowy, także to się udało, wydaliśmy. Też próbujemy to, bo to jest to można kupić tam gdzieś przez Allegro, bo to jak gdyby Tadek swoimi kanałami sprzedaje.
jakby postawiliśmy na strategię i jakby to sprzedajemy do samorządów czy do miast, żeby też to dystrybuowali gdzieś po szkołach czy po no, gdyby do osób, dla osób, którym to się przyda, żeby usłyszeć. Też promujemy gdyby tą płytę w radiu. Jakieś tam kolejne gdyby pomysły są. Też myślimy o książki, ale w takim sensie, że gdyby też często jak książki do nas docierają, to też już przechodzą przez ileś pośredników, tak? W związku jak gdyby ta cena mogłaby być znacznie niższa, gdyby ten drogi dotarcia książek jak gdyby skrócić. Także też tutaj jakby szukamy jakichś pomysłów. No ten bilet. A, bilet. To jest dobrowolna rzecz, a jednocześnie jakby pomaga niezależnie się finansować. Bilet w net to był taki pomysł, bo wiele jakby mediów ma część finansowania jakby z darowizn, tak? Bo jest jakaś fundacja, jest jakieś stowarzyszenie i po prostu tutaj możesz wpłacić. U nas tego nie ma, tak? Bo to jest jak gdyby spółdzielcze media jako spółdzielnia, radio jako spółka, czy jak gdyby typowy jakby mechanizm biznesowy. A dostawaliśmy sygnały, tak, byśmy chcieli was wspierać, wpłacić, gdzie mam wpłacić i tego nie ma, tak? I szukaliśmy jak gdyby rozwiązania prawnego, jak to zrobić, na zasadzie, żeby nie żeby tam sprzedaje, bo możemy kubek sprzedawać, okej, okay, tak, to nie ma problemu, ale na zasadzie, że ktoś chce jakby wesprzeć to, co dostaje de facto, ale żeby tego nie chować. Także pierwsze pytanie było do prawników, to jest tak, czy można zrobić jakoś tak, żeby można było zapłacić za to, co się dostaje i tak za darmo. No, ale to po co? No bo ktoś chce, to znaczy tak można, tak? No i najpierw to była odpowiedź wstępnie, że tak, ale tam potem zaczęli się zagłębiać i stwierdzili, że nie, że tak nie można, bo to jak ktoś by zapłacił za to, co inni mają za darmo, to do tych innych mógłby przyjść urząd skarbowy i powiedzieć im, że dostają coś za darmo, co kosztuje, w związku z tym mają nieudokumentowany przychód, z którego powinni zapłacić podatek. Jak z Linuxem i Open Officeem było przez moment. I oczywiście się pojawiały takie kurioza. No i w końcu jest tak, że komunikacja właśnie jest taka, że możesz kupić sobie ten bilet. Kluczek prawny jest taki, że jak kupisz bilet, to wtedy możesz powierzyć się na stronie, powiesz, że możesz pliki ściągać na komputer, te audycje i inne rzeczy, które normalnie się słucha przez stronę, ale to jakby marketingowo tego nie komunikujemy, to jest bardziej gdyby kluczek prawny. No i kupuje się bilet, dostaje się kod, wpisuje się go na stronie, może na miesiąc, na kwartał, jest napisane, że bilet jest opłacony, a jak ktoś ma nieopłacony, to myślę, że ma nieopłacony. Na kapę też można jeździć, czyli stwierdziliśmy, że jakby w tym, bo to jest ten model zamykania treści, tak? Że tam tutaj zapłać coś, to będziesz miał dostęp do takich artykułów albo innych artykułów. Nie, my nie będziemy treści zamykać, bo to nie wierzymy w to, bo że to działa. Zresztą ja jestem już bardzo zdenerwowany, często jak w Google wyszukuję jakiś tematów, pojawia mi się temat wyszukany, klikam, zaczynam czytać, a tam 73% treści poniżej, tak, opłać, tak, i to potem się to wyszukuje, ja tego i tak nie mogę przeczytać. Właśnie po to. I to jest dosyć denerwujące, także stwierdziliśmy, nie, że my treści nie zamykamy, ale tą możliwość się udało stworzyć, tak. To nie jest trochę tak, że przez przypadek trochę właśnie spółdzielczych, a teraz odkrywa się właśnie możliwości, jakie daje coraz dmuch. Jakby z tej opowieści wynika, że coraz więcej obszarów zostaje jakby w waszym przypadku zawłaszczane przez spółdzielczych, zawłaszczane przez spółdzielczych. Tak? Znaczy coraz bardziej wykorzystujecie do zresztą różnych form działalności tą formę spółdzielczości. Tak? Tutaj spożywczość, te rabaty między spółdzielcami, jakby tak coraz bardziej odkrywacie to, co można zrobić w ramach spółdzielczości. Znaczy to jest też tak, że na początku, że to jest tak, że też dzięki temu, że są spółdzielcy i że jest z nimi kontakt i że oni się angażują, to się poszerzają możliwości, tak? Bo z jednej strony na początku był
kłopot taki, że nagle przystępuje stąd 100, 200, 300 osób i oni zaczynają się komunikować i ja czuję się przytłoczony jak gdyby i zalany komunikacją, ale też świadomy, że jak coś z nią nie zrobię, no to zabijam energię, która się właśnie generuje, ale zupełnie się zmienia sposób jak gdyby planowania i myślenia, bo tutaj od tego, że jest tam te parę osób, które może sobie usiąść, zaplanować, realizować pewną strategię, do tego, że trzeba uwzględnić tą energię, tak, która powoduje pewien chaos, ale na szczęście w chaosie też jest porządek, tak? I dzięki temu, no to jest tak, że powstają spółdzielcze media wnet, spółdzielcą mediów wnet zostaje Andrzej Kęsbok, który pracuje w oddziale zagranicznym firmy rekrutacyjnej, tak? Na wyższe stopnie menedżerskie, ale spółdzielczość jest dla niego bardzo ważna. Widział ją w Szwajcarii, w wielu innych miejscach i przystępuje po prostu, bo coś takiego powstało. A potem słyszy o tym, że spółdzielnia spożywców, tak? I de facto prawdopodobnie za chwilę będzie prezesem tej spółdzielni spożywców, bo się zaangażował maksymalnie w to, tak? Wbrew do tego, że może już podjął decyzję, że zmienia jak gdyby ścieżkę kariery i całe to swoje doświadczenie biznesowe wcześniejsze, bo on jakby przed tym był kilkanaście lat jakby w PepsiCo do poziomu dyrektora regionalnego, czyli na kilka jak gdyby krajów. Właśnie w tym obszarze no, na przykład tworzył grupy producenckie rolników, żeby podpisywać wieloletnie kontrakty na dostawy ziemniaków na chipsy, tak? Czyli gdyby on jakby ten rynek ma rozpoznany, jak gdyby wie, jak to wszystko funkcjonuje. I teraz jak gdyby z tym doświadczeniem gdyby przychodzi do spółdzielni spożywców, to by nie było możliwe, gdybyśmy nie wybrali gdyby tego modelu, tak? Bo wtedy on po pierwsze nie miałby możliwości zostania spółdzielcą, a nadal by sobie słuchał radia i tyle, tak? Czyli to jest pewien potencjał, który się generuje i stąd tych pomysłów jest wiele więcej, czy też gdyby ludzie zgłaszają, że ja bym chciał się w tym zaangażować, ja bym się chciał w tym zaangażować. I tutaj nam jakby brakuje jeszcze większej wydolności takiej organizacyjnej, żeby to wszystko obsłużyć, no bo to też jest koszt, tak? Ale to jest na pewno warta inwestycja, żeby na ten nie wiem, dział współpracy z spółdzielcami gdyby inwestować, bo to jest warte zachodu inwestycja. No. Ja koniecznie chciałbym usłyszeć o jednej kwestii, która jest bardzo istotna, jeśli chodzi o Radio Wnet i o ten jego hymnograficzny charakter, która gdzieś tam przemknęła bez większego wyjaśnienia, czyli o wolne media i o Akademię Wnet. Ta Państwa inicjatywa jest także dlatego wyjątkowa, że ona stwarza narzędzia użytkownikom mediów, żeby też bardzo, bardzo, bardzo liczne narzędzia, żeby mogli też swój komunikat z tym, co wiedzą, tym, co sądzą, żeby mogli się dzielić z innymi. I o tym było bardzo mało i koniecznie chciałem, żeby to nadrobić jeszcze raz. Akademia Radia Wnet to teraz są dwie ścieżki, bo z jednej strony to jest jak gdyby akademia taka bardziej dziennikarska, czyli że ktoś idzie na stronę, rejestruje się, zaczyna publikować i chciałby w końcu mieć swoją audycję, tak? Czyli jak gdyby w pewnym takiej współpracy w końcu tą audycję może mieć i teraz jakby też w przyszłym roku chcemy już to bardziej sformalizować, czyli pokazać te etapy. Do tej pory to było, że musisz osiągnąć pewną popularność odsłon swojej publikacji i wtedy możesz być zaproszony do Akademii, ale to nie jest najlepsze jak gdyby kryterium do tego, w związku z tym i tak nie było stosowane, że było stosowane też, ale były też inne kryteria. A teraz chcę po prostu pokazać, tak, w jaki sposób można wejść do Akademii, żeby ona miała i tą część taką edukacji trochę online, że po prostu można skorzystać, ale też takiej współpracy z dziennikarzami, nabywania tych kompetencji. A druga odsłona Akademii Radia Wnet, no to jest tak, że dostaliśmy też informację, że jak gdyby ludzie interesują, że chcieliby więcej posłuchać od tego, czy od tego gościa, od tego, co słyszą w radiu. I była już pierwsza edycja Akademii Radia Wnet, takiej niedziennikarskiej, tak? Czyli po prostu było dwóch profesorów, był wykładowców Akademii, był Lech Jęczmych, Roman Zawadzki. Ludzie przychodzili co sobotę na zajęcia, około 20 osób, po 2,5 godziny takich spotkań, seminaryjno-dyskusyjnych.
I to było trochę tak, o tym, że jak to nam robią wodę z mózgu, tak? Albo jak, co to będzie w przyszłości w Polsce, na świecie, a z czego to wszystkiego wynika, także takie bardzo szerokie, szerokie tematy. I to się spodobało, ta grupa pierwsza, teraz już będzie miała 8-15 grudnia kontynuację, bo chcieli więcej, a w przyszłym roku rusza kolejna i jak gdyby chcemy też ruszyć z tą dziennikarską, także rzeczywiście gdyby tego... To trochę jest taki, jak my powiedzieliśmy sobie, że przechodzimy z etapu manufaktury gdyby do tworzenia gdyby fabryk, tak? Czyli gdyby, że no też rok temu sobie powiedzieliśmy, no dobra, to właśnie na zasadzie też tej akademii, tak? To jest też trochę podejście, to też było duży osobowość Krzysztofa, no w zasadzie to robimy, tak? W sensie, bo trzeba zaplanować, sprawdzić koszty, przychody i tak dalej, a my jak gdyby robimy, potem zobaczymy. I to też było takie poszukiwanie z tym podejściem biznesowym i z tym podejściem róbmy jakiegoś kompromisu, tak? I on się znalazł rzeczywiście, że są jakieś tam tabelki, że można szybko policzyć, czy to jest sens, jak gdyby iść w tą stronę, ale się bardzo szybko idzie i się sprawdza, czy to funkcjonuje, czy nie, tak? No bo to też zaczynając coś robić, uzyskuje się informację zwrotną właśnie, czy to działa, czy to nie działa, które inaczej się nie uzyska. Jaka część programu Radia Wnet jest tworzona przez samych słuchaczy obecnie? Na wolnej antenie. Znaczy przez wolną antenę, no to jest, można powiedzieć, tworzona większość programu, no bo to jest tak poranek Radia Wnet, czyli ten program poranny od 7 do 9, no to jest tworzony przez redakcję Radia Wnet i też są jakby publikacje portalowe tworzone przez redakcję. Są jak gdyby takie audycje bliżej współpracujące z redakcją, w sensie na zasadzie, no na przykład Głos Obywatela, no to jest widzimy sens, zróbmy coś razem i tak pojawia się współpraca, czyli takie audycje, które bliżej jak gdyby orbitują wokół tego poranka. No ale to już jest jak gdyby wolna antena, tak? Czy to jest jak gdyby ten główny produkt? No teraz trochę jest tak, że ruszyła właśnie audycja Akademii Radia Wnet, tak? To jest drugą taką audycją redakcyjną, ale cała ta reszta, te 70 prawie audycji, to jest wolna antena, tak? Czy Radia Wnet dalej kontynuują program telewizji, czy widzicie jakąś możliwość tworzenia telewizji właśnie w formie spółdzielni, czy to jednak nie jest jakieś za duże przedsięwzięcie do spółdzielni? Znaczy my mało, znaczy można powiedzieć telewizyjnie to nie robimy, znaczy mało robimy, tak? W sensie teraz będziemy w poniedziałek w Katowicach i będziemy próbować jak gdyby robić coś też w formie wideo. Czy można zrobić telewizję spółdzielczą, to nie wiem. Na pewno jest tak, że przejście od produkcji dźwiękowej do produkcji wideo to nie jest, to są dużo razy więcej koszty, tak? Czyli to jest na pewno chcemy robić więcej wideo, no tylko to wymaga inwestycji, czy na razie gdy szukamy pewnych możliwości współpracy, bo to jest i sprzęt droższy, ilość danych droższa, jakby to wszystko jakby rośnie, nie wiem, ilukrotnie, ale wielokrotnie. Także na pewno chcemy tak telewizję, i tak samo jak telewizja spółdzielcza, w sensie to satelitarna czy inna, to tutaj też nakłady są bardzo duże. Ale wydaje mi się, że można tworzyć, bo trochę jakby próbujemy też patrzeć, jak te media będą wyglądać w przyszłości, bo wyraźnie widać, że gdyby ten model mediów, który jest teraz, to on już jak gdyby się zużył, tak? W sensie jakby on się zwija, czyli jest potrzebny jakiś nowy model i te nowe modele już widać, tak? Tylko one są właśnie kruche, rozpoczynają się, mają małe doświadczenie, ale to do końca zmierza, tak? Czyli pytanie, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Mi się wydaje, że to jest tak, że te treści, że ten content, o którym się mówi, że trochę jest tak, że gazeta to jest ograniczona przestrzeń, bo jest ileś tam papieru i więcej się nie zmieści, tak? Tak samo jest radio, tak, które ma 24 godziny, więc się nie zmieści, tak samo telewizja. Natomiast internet no to jest nieograniczony, tak? Ale że ja bym sobie wyobrażał, że właśnie to radio czy telewizja to ograniczone miejsce, no to jest tam, gdzie trzeba zainteresować czytelnika czy widza jak gdyby informacją i odesłać go po więcej do internetu, bo część właśnie będzie zainteresowana, że ja bym chciał przeczytać cały ten raport, o którym oni tam piszą, tak? I jakbym go znalazł, to bym go przeczytał, a to nie jest łatwo.
I też taka interdyscyplinarność dziennikarzy, tak? Że tak naprawdę no, już wielu jest dziennikarzy, co i może w telewizji, i może w radiu, i może pisać. I że też odbiorca tego oczekuje, żeby dostawać te treści multimedialne, jakby połączone ze sobą, tak? Czyli pytanie, czy jest możliwe stworzenie takiej multimedialnej redakcji, która tak naprawdę tworzy na różne przestrzenie medialne, ale ze sobą współpracuje. Tam był głos. Czy nie obawiacie się przy wzroście popularności i znaczenia waszego radia, waszej spółdzielni, że ta otwarta formuła demokratyczna pozwala bardzo skutecznie przejąć albo ograniczyć waszą niezależność? Bo przecież nie potrzeba wielkiej wyobraźni, żeby przekonać Hajdarowicza, że musi wstawić na dzień dzisiejszy, nie wiem, 700 spółdzielców i tak naprawdę demokratycznie posprzątać. Tak, znaczy to jest na pewno realne zagrożenie. Pytanie, czy jakbyśmy byli w modelu czysto kapitałowym, tak? Czy wtedy też nie ma podobnego zagrożenia, tylko w inny sposób można go zrealizować. Natomiast trochę jakby my jesteśmy ciągle kruchym podmiotem, natomiast ponieważ też to jest początki, no to jest jakby Radio Wnet, to jest marka, kojarzona z Krzysztofem Skowrońskim na tym momencie, tak? I tak naprawdę jak Krzysztof Skowroński sobie idzie albo mówi, że mi to przejęli, no to jest koniec, tak? Czyli tak naprawdę można powiedzieć, słuchajcie, nam to przejęli, jak gdyby zakładamy to tutaj obok, tak? Jeszcze raz. To jest trochę to, co się stało z Uważam, że, tak? No to jest tak, że no nie można być, że teraz będzie nowy naczelny i dalej sobie będzie tak kontynuowało, bo to de facto tutaj kontrolę nad Hajdarowiczem, no to miał Lisicki, a nie odwrotnie, tak? Akurat jak gdyby najwyraźniej z jakichś tam powodów Hajdarowicz stwierdził, że nie chce tego kontynuować i zrobił ruch niebiznesowy. To możemy jak gdyby spekulować jak gdyby z jakich powodów. No ale to oni mają jak gdyby teraz szansę jak gdyby powtórzenia tego w innej formule. I to jest chyba to nasze największe bezpieczeństwo jak gdyby w tym momencie. Tak? To może być tak, że za nie wiem, 10 lat i tak dalej, no to Radio Wnet czy spółdzielcze media będą marką samą w sobie, tak? I wtedy jakby Krzysztof Skowroński zbił woltę, tak, jakby wystąpił przeciwko swoim słuchaczom, no to będziemy to sobie, może pan iść, a my dalej jak gdyby kontynuujemy, ale to po pierwsze nie sądzę, żeby tak się stało, a po drugie, no to jest chyba główne bezpieczeństwo, że wiarygodność medium poprzez wiarygodność osób, które je tworzą, tak, i w tym momencie tak, on mówi, słuchajcie, przyszło jakieś 700 osób, no to my teraz idziemy tu do spółdzielni obok, no a jak tam był jakiś majątek, no to trudno. To. Ja nie chcę też jakoś sztucznie zagadywać, ale tak sobie próbuję wyobrazić. To jest w ogóle ten model, który wy przejęliście, znaczy który przyjęliście, on w takim realu, że tak powiem, no nie jest częsty, natomiast nie jest niczym nowym wśród takich środowisk programistycznych czy w ogóle open source, na przykład. Przeglądarka Mozilla ma bardzo podobną strukturę. Jest też część biznesowa, jest część fundacyjna, jest ogromny ruch ludzi, którzy są takimi właśnie w pewnym sensie udziałowcami. Kawałek mogą to jest pewna platforma, w której oni mogą tworzyć, jest to jakaś przestrzeń, którą się im daje. I tak sobie wyobrażam, że właściwie to, kiedy powiedziałeś o tej publice, to jest fajne, że jest rynek, tak? Rynek jakimś tam, powiedzmy, 500 osób, które są połączone jakimś, te więzi zaczynają być coraz bardziej intensywne, one się zaczną, powiedzmy, teraz przeniosą się też do realu przez ten pierwszy kongres, tak? To jestem w stanie sobie wyobrazić, że ten model, który biznesowy, który przyjmujecie, to w tej literaturze biznesowej to się nazywa Giodo, no tutaj. Tak jak Facebook, tak? Czyli że tworzycie pewną przestrzeń, na której można uruchomić masę na marce i na pewnej infrastrukturze można uruchomić dużo różnych wspierających się i uzupełniających się biznesów. Także że z jednej strony mamy reklamodawców, a z drugiej strony mamy jakąś grę typu Farmville czy coś w tym stylu, która gra, tak? To jest na Facebooku, a u was też ci sami ludzie, którzy tu tworzą jedno przedsięwzięcie, gdzieś się wymieniają jakimiś usługami, nagle zaczynają kupować we wspólnym sklepie, tak? Czy w takiej kooperatywie i producentów, i odbiorców. No, ja myślę, że tutaj, znaczy to jest oczywiście pewien taki mój dziejowy optymizm. Mam nadzieję, że właśnie tego typu inicjatyw, ze względu też na to, że one są oparte przede wszystkim na dobrej jakości komunikacji między ludźmi. Te więzy są pochodną tej dobrej jakości komunikacji, trwałości tej komunikacji, że tutaj wraz ze wzrostem też tych technologii informatycznych i komunikacyjnych
to są nowe modele biznesowe, które będą rosły. Ja trzymam tutaj kciuki, żeby takich organizmów powstawało jak najwięcej, żeby też obok Media Wnet powstawały inne, podobne, wzorujące się na Was, które przyjmą troszeczkę inną aksjologię, inny system wartości, bo nie każdemu musi odpowiadać akurat na wizję, którą Wy macie, prawda? Można zrozumieć. Też będzie ciekawe, myślę, że ten pierwszy zjazd będzie kluczowy, ale właśnie ta demokratyczność działania, bo też zauważamy, że na przykład, no, zostań spółdzielcą, znaczy wszystkie inne akcje, warzywa, Bilet Wnet i tak dalej, no to jest dużo większa popularność niż zostań spółdzielcą, ale rzeczywiście to jest dosyć poważna decyzja, tak? Bo jak gdyby wypełniam formularz, tak, zostaję właścicielem, mam statut, pewne obowiązki i tak dalej. Czy też sobie się pod systemem wartości konkretnie też, nie? Tam ta deklaracja, że... Tak, ale to znaczy się wydaje, że jest pewna jakby obawa, czy jakby niechęć jakby Polaków się takiego zrzeszania się, czy takiego bycia członkiem czegoś, tak? Czyli właśnie bardzo ważne jakby jest pokazać, jak to funkcjonuje, że to rzeczywiście nie jest fikcja, tak? Tylko że to działa, no bo wtedy te osoby, które się zdecydowały, będą mówiły dalej, tak? Że to w pewien sposób organiczny może się rozwijać. I to jest też chyba największe właśnie bezpieczeństwo, tak? Że to nie jest wielka tam akcja billboardowa, zostań spółdzielcą, nie wiadomo, i właśnie nie wiadomo, kto to jest, tylko że tutaj jest pierwsza grupa i to się szerzy dalej koncentrycznie jakby poprzez te osoby. Okej, czy jeszcze jakieś podsumowujące pytania, bo jak nie, to myślę, że jest to dosyć duża pigułka, więc zachęcam oczywiście wszystkich, kto jeszcze nie miał do czynienia z Wnetem, na wejście i zapoznanie się z tymi wszystkimi akcjami. A tutaj lokalnie w Kielcach myślenie o tym, jak można te doświadczenia, pewien model działania przełożyć na to, co Wy tutaj robicie. Bo myślę, że tutaj model, gdyby poszukać, to łatwo się odwołać do historii, ale mówić, czy w internecie, czy w tych programistycznych ruchach, czy w jakichś innych, tego typu podobnie działających struktur jest więcej. Mhm. Akurat to, natomiast w Polsce faktycznie mamy pewien kryzys i demokracji, i kryzys spółdzielczości, i kryzys w ogóle wszelkich tego typu kooperatywnych form działania. To się zaraz okaże, że o tym... Na pewno bardzo będziemy chcieli się przyjrzeć tym mediom, nie wiem, to przetłumaczyłbym jak wspólnotowym, tak, czyli community media, czyli wokół jak gdyby konkretnej wspólnoty lokalnej. To jest też, co ja bym chciał osobiście jakby wchodzić i to wspierać, tak? Bo raz mam trochę małą wiedzę, jak to w Polsce wygląda. Widać, że to jest dosyć ruch silny jak gdyby światowo. Są też jak gdyby organizacje, też lobbujące nawet międzynarodowo na naszą Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, żeby tutaj umożliwiała łatwość uzyskiwania jak gdyby koncesji, wspierania czy finansowania tego typu inicjatyw. I też, żeby się dowiedzieć, bo tam podobno są jakieś możliwości, takie małe nadajnicze, osiedlowe, tak, czy inne tego typu rzeczy, to warto by to pokazać, że można, tak, i jak to zrobić, bo myślę, że takie właśnie małe radio na osiedle też może mieć bardzo duży sens, tak. To jest skoro do każdej gminy, tak, bo moja idea fix odpadła.